Dzień dobry, dobry wieczór. Drodzy Państwo, bardzo mi miło spotkać się z Państwem, aby porozmawiać o tematach, które w dzisiejszych czasach budzą ciekawość, zainteresowanie, które są czasami trochę kontrowersyjne, wzbudzają dyskusję. Zatem porozmawiajmy chwilę o tym, co to stereotypy, tabu, poprawność polityczna, co one znaczą, te pojęcia, w czym tkwi sęk, w czym tkwi sedno tych pojęć. Kiedy zastanawiamy się nad tymi pojęciami, to zastanawiamy się nad tym, jak mówić, żeby nikogo nie urazić, nikogo nie obrazić, nikogo nie dotknąć. Przecież w komunikacji, w kontaktach międzyludzkich na tym nam właśnie zależy, aby rozmawiać ze sobą w taki sposób, by się nawzajem nie obrażać, by nie dotknąć nikogo złym słowem. Żeby tak mówić, trzeba zapewne przestrzegać tabu, omijać stereotypy, ale czy naprawdę i zawsze chcemy to czynić do samego końca? Wykształciło się dziś pojęcie poprawności politycznej, do której jeszcze dzisiaj wrócimy. Czy poprawność polityczna czasem nie jest zbyt polityczna? Czy to nie jest tak, że nakładamy sobie jakąś wewnętrzną autocenzurę, która przeszkadza nam wyrażać to, co naprawdę chcielibyśmy powiedzieć? Zacznijmy od tabu. Proszę Państwa, co to jest tabu? Tak naprawdę tabu kojarzy nam się z czymś dawnym i z kulturami odległymi od nas. O tabu mówiliśmy kiedyś tylko w znaczeniu takim, które dotykało kultur tak zwanych egzotycznych, nie z naszego kręgu kulturowego. Czy tabu wobec tego dzisiaj jeszcze jest w ogóle pojęciem aktualnym? Czego dotyczy? Wierzeń religijnych, magii, strachu, zabobonu. To tabu wcześniejsze, to tabu bardziej odległe od nas, tak? Tabu były objęte takie działania, takie różne sfery naszych poczynań, które związane były właśnie z magią i z wierzeniami religijnymi. Bardzo często magia i wierzenia religijne nakładały się tutaj na siebie. Wytwarzał się zabobon, a to wszystko budziło strach. Kiedyś tabu było zdecydowanie oparte na strachu. Baliśmy się czegoś wykonać, baliśmy się iść na cmentarz o północy, żeby nie naruszyć spokoju zmarłych, baliśmy się, że oni mogą się zwrócić przeciwko nam. Potem powoli te sfery tabu zaczęły obejmować coś, co dzisiaj moglibyśmy nazwać właśnie przyzwoitością. Wstydzimy się, żeby nie być nieprzyzwoitym. Wstydzimy się, żeby nie być ośmieszonym. Wstydzimy się, żeby nie zrobić czegoś takiego, nie powiedzieć czegoś takiego, co nas ośmieszy, co będzie niewłaściwe, źle odebrane przez nasze otoczenie. Czyli tak zwane tabu pierwotne opiera się na strachu. Tabu nowożytne, tabu współczesne, raczej na poczuciu wstydu. Z tego rodzi się dalej coś, co idzie ku delikatności, uprzejmości, współczuciu i litości.
nie mówimy pewnych rzeczy, nie wykonujemy pewnych rzeczy, omijamy pewne czynności, pewne słowa, pewne fakty po to, żeby być bardziej uprzejmym wobec innych ludzi, wobec interlokutorów, wobec odbiorców, wobec tej osoby, z którą rozmawiamy. A być może ta uprzejmość związana jest też ze współczuciem i litością, bo jeśli tabu nakładamy na przykład na ludzkie ułomności, na to, że ktoś nie jest normalny w tradycyjnym, w popularnym znaczeniu tego słowa, bo nie jest dokładnie taki jak podręcznikowy okaz człowieka. Być może od urodzenia, być może z powodu wypadku, ktoś ma jedną rękę tylko, być może nie ma nóg, bo w wypadku je stracił, albo od urodzenia ma nogi, ale nie potrafi się nimi posługiwać. Współczujemy mu, nie chcemy go dotknąć mówieniem o tym, o jego osobie, tak, o jego kalectwie. To współczucie może się przeradzać w litość. Współczucie jest uczuciem dobrym. Litość już chyba nie. Bardzo wiele osób ciągle mówi, ja nie chcę litości, nie lituj się nade mną. Oczywiście rozumiemy to, naruszanie tej sfery, czyli zbytnie okazywanie uczucia, też jest niedobre, też narusza pewne tabu, tabu u tych osób, do których mówimy, bo one nie chcą litości, więc rzeczywiście jest to wszystko bardzo skomplikowane. A dzisiejsze tabu, tabu nowożytne, to, które już jest jak gdyby ujmowane w te karby poprawności politycznej, na początku zapytałam, czy poprawność polityczna nie jest zbyt polityczna. No właśnie. Potem to omijanie tabu, zachowywanie pewnych norm zaczyna często przeradzać się w taką roztropność, która ma chronić nas, nie tę osobę, do której mówimy, nie tę osobę, o której mówimy, tylko nas, żeby to nam było z tym dobrze, żeby nikt nam nie mógł zarzucić, że zrobiliśmy coś źle. Roztropność i przezorność. Ale ta roztropność i przezorność może też być po prostu sprytem i naszym własnym interesem. Są to fakty trudne, pojęcia trudne i zachowania trudne. Należy zachować umiar i mieć wiele wyczucia, żeby faktycznie móc się zachowywać dobrze. Jurij Łotman powiedział kiedyś, napisał kiedyś, że w najwcześniejszych stadiach istnienia społeczności ludzkiej potrzebny jej był mechanizm organizujący, odmienny od mechanizmów istniejących w świecie zwierzęcym. Fakt, że mechanizm strachu świat zwierzęcy zna doskonale oraz fakt, że wstyd stanowi zjawisko specyficznie ludzkie, sprawiły, że zwłaszcza wstyd legł u podstaw regulowania pierwszych już kulturowych zachowań. Zatem Łotman pokazuje tutaj ten moment, w którym to tabu bardzo pierwotne zaczęło zmieniać się w tabu nowożytne, to oparte na wstydzie. Kiedy zaczęliśmy myśleć, kiedy nasza świadomość była coraz bardziej zorganizowana na wyższym poziomie, wtedy to właśnie poczucie wstydu i tego, jak możemy zostać odebrani przez otoczenie, to zaczęło być podstawą wielu naszych zachowań. Czy tabu jest potrzebne? Bardzo wiele osób, nie tylko naukowców, nie tylko kulturoznawców i kulturologów, nie tylko antropologów, ale wielu spośród nas chyba uważa, że tabu jest konieczne dla istnienia ludzkości. Gdyby nie było tabu, gdybyśmy puścili
luzem wszelkie nasze zachowania i emocje, być może ludzkości by już nie było. Potrzebne nam są elementy tabu, potrzebne nam są zachowania hamujące, żeby istnieć, żeby się nie pozabijać, żeby nie zgwałcić całego świata, nie okraść całego świata, nie zniszczyć całego świata. Tu tabu jest potrzebne. Ono hamuje w wielu przypadkach nasze zachowania. Także właśnie to tabu nowożytne oparte na wstydzie, tabu kulturowe, kiedy wiemy, że pewnych rzeczy nie powinniśmy robić i nie powinniśmy mówić. Coraz szybszy zanik pewnych grup tabu, pewnych zakresów tabu we współczesnym świecie, we współczesnej kulturze uważa się bardzo często, ja przychylam się do tego zdania bardzo mocno, uważa się za jedno z najniebezpieczniejszych zjawisk. Im dalej przesuwamy granice, im do większej liczby rzeczy niezbyt dobrych, jeszcze niedawno uważanych za niezbyt dobre, możemy się posunąć, tym świat staje się bardziej niebezpieczny dla nas wszystkich. I dla tych, którzy nie chcą przekraczać granic tabu, ale i dla tych, którzy te granice przekraczają. Sami wiemy, wszyscy jak tutaj siedzimy, jak słuchamy tych moich rozważań, wszyscy wiemy, że odsunięcie całkowite, zniwelowanie granic tabu powoduje wiele niebezpiecznych zachowań. Drodzy Państwo, zatem, aby cywilizacja trwała, aby ludzkość trwała, może tak nawet należałoby powiedzieć, nie cywilizacja, po prostu ludzkość, konieczne jest poszanowanie dla różnego rodzaju tabu. Jesteśmy na Szkole Języka, Literatury i Kultury Polskiej. Zatem jasne i oczywiste, że przede wszystkim będziemy mówić o tabu językowym, ponieważ to też pewien element nauki języka polskiego, nauki każdego języka. My tutaj będziemy mówić o języku polskim. Przestrzeganie tabu językowego, tabu, czyli strażnika pewnych norm w mówieniu, bo mówieniem, językiem, słowami możemy naprawdę zrobić komuś krzywdę. Wypowiedzianym nieostrożnie słowem, nieprzemyślanym słowem możemy skrzywdzić człowieka i uczynić mu naprawdę wiele zła. Przyjrzyjmy się zatem owemu tabu językowemu na oczywiście kilku tylko przykładach. O tym, że należy tabu przestrzegać, w wielu językach świata mówią powiedzenia, przysłowia, frazeologizmy, idiomy. Jest takie zwierzę w kulturze, kulturowe zwierzę w wielu językach, w wielu kulturach. Wilk, który stanowi element centralny w tych powiedzeniach, które mówią o tym, że tabu należy przestrzegać, w tym tabu językowego. Po polsku bardzo często mówimy nie wywołuj wilka z lasu, ale też o wilku mowa, a wilk tu. Nie wywołuj wilka z lasu przede wszystkim, czyli nie rób, nie mów, nie czyń takich rzeczy, które mogą spowodować coś, czego wcale nie chcesz, prawda? W dawnych czasach moglibyśmy pomyśleć, że tutaj nawet jest taki element zabobonu, kreowania rzeczywistości. Jeżeli czegoś nie powiesz, to się nie stanie, prawda? Uważajmy, jak mówimy, co mówimy, żeby przypadkiem nie spowodować kłopotów, które mogą nas dotknąć. Nie wiem jak Państwo, czy Państwo są zabobonni, czy też nie. Ja trochę jestem. Nigdy, przenigdy
nie stosuje jako wykrętu choroby. Bardzo się tego boję, że jeżeli skłamię, bo się spóźniłam, bo czegoś nie zrobiłam, bo zapomniałam, jeżeli skłamię i zrzucę winę na chorobę któregoś członka rodziny, och, naprawdę przepraszam, ale nie mogłam, bo nawet nie chcę teraz w czasie wykładu jako przykładu wypowiadać nazw członków rodziny. Ktoś z członków mojej rodziny był chory, trafił do szpitala, musiał iść do lekarza. Nie stosuję takich wymówek, ponieważ boję się, że myśl wypowiedziana na głos może rykoszetem wrócić do mnie i może rzeczywiście coś wywołać. Pewnie to nieprawda. Chociaż kto wie, ja trochę wierzę w kreowanie myślą rzeczywistości. Jeżeli myślimy cały czas pozytywnie i wypowiadamy pozytywne myśli, to mam wrażenie, że o wiele więcej dobrego dzieje się wokół mnie. Jeśli byłabym pesymistką, ciągle mówiła o tym, co złego może się zdarzyć, to wydaje mi się, że wtedy te złe rzeczy by się działy. Wydaje mi się, że wokół osób, które są pesymistami, które ciągle narzekają, ciągle mówią, co jest złego, faktycznie więcej złych rzeczy się dzieje niż wokół mnie. Może ja po prostu ich nie dostrzegam. Może mój życiowy optymizm powoduje, że widzę tylko dobre rzeczy, ale być może też jest tak, że jednak jakieś fluidy w powietrzu, jakaś telepatia być może istnieje, zatem myślę, lepiej nie wywoływać wilka z lasu. Jak Państwo widzą, w wielu językach podobne powiedzenia, podobne przysłowia się znajdują. Co robić? Czasami musimy powiedzieć o czymś niedobrym, o czymś złym. Co robić, żeby jakoś to tabu ochronić, zabezpieczyć? Odpowiedzią językową na tabu językowe, na fakt, żeby nie naruszać tabu językowego, są eufemizmy. Eufemizmy, czyli różne językowe sposoby unikania rzeczywistego nazwania tego tabuizowanego zjawiska. Eufemizm jest odpowiedzią języka na zakaz wypowiadania pewnych słów. Te eufemizmy mogą być różne. Mogą one oczywiście przez niektóre osoby być uważane za zakłamanie, hipokryzję, pruderię, dwulicowość, że człowiek myśli co innego, a wypowiada co innego, ale poczucie wstydu i przyzwoitości z jednej i z drugiej strony, poczucie utożsamienia się z uczuciami tej drugiej osoby, empatia wobec drugiej osoby powoduje, że chyba jednak warto używać eufemizmów, warto owo tabu zachowywać. W moim przypadku wydaje mi się i w przypadku wielu osób, które znam, nie są one ani pruderią, ani hipokryzją, bo te osoby rzeczywiście nie czują potrzeby wypowiedzenia na głos czegoś, co mogłoby urazić drugą osobę. Nawet chyba wielu rzeczy nie myślą tych złych, bo myśl też może być trudna. Co może być tym eufemizmem? Takim najprostszym, proszę Państwa, eufemizmem jest po prostu milczenie. Nie wypowiadamy pewnych słów. Koleżanka mówi do koleżanki, tak? No i wiesz, i on wtedy do mnie, ale ja na to nic, tak? Nie wypowiadam tego, nie powtarzam tego słowa złego, który ktoś do mnie wypowiedział, nie ma potrzeby, nie widzę potrzeby wypowiadania wulgarnego nieraz złego słowa w tym przypadku. W piśmie owo milczenie zastępowane jest często kilkoma kropkami, tak, tutaj wielokropek, albo trzema kropkami, albo na przykład pierwszą literą i kropkami. Bardzo często spotkają się Państwo, zapewne ci uczący się też języka polskiego, że w wielu tekstach do języka polskiego, kiedy ktoś chce użyć wyrazu, ja go tutaj wypowiem na głos, dupa,
to wtedy w piśmie ten wyraz się nie pojawia. Jest tylko litera D i trzy kropki. Tak? I wszyscy Polacy wiedzą, co ten wyraz znaczy. W mówieniu także używamy takiego eufemizmu, mówiąc na przykład usiądź w końcu na czterech literach. I też wszyscy wiemy, co to znaczy. Prawda? Wcale nie trzeba tego słowa wypowiadać. Bardzo takim powszechnym sposobem eufemizowania, sposobem omijania, przestrzegania językowego tabu są zmiany fonetyczne pojedynczych głosek. Wszyscy Państwo zapewne się domyślają, tego wyrazu już nie będę na głos mówić, co eufemizują te dwa przykłady podane tutaj na ekranie. Ludzie tak piszą i ludzie tak mówią. Wydaje nam się, że jeśli zmienimy tę jedną głoskę, jeśli nie będzie już tego pełnego brzmienia wyrazu, który jest bardzo wulgarny, ale też niestety jest jednym z pierwszych wyrazów, który poznają cudzoziemcy, prawda? Bardzo, no w ogóle przy uczeniu się każdego języka bardzo lubimy poznawać wulgaryzmy tamtego języka. W języku polskim takim pierwszym wulgaryzmem jest ten właśnie wyraz. I jak Państwo widzą w tym pierwszym przykładzie, została wymieniona litera głoska r. Reszta wyrazu pozostaje. Tu z kolei została wymieniona litera głoska w. Reszta wyrazu pozostaje. Wydaje się, że on jest lżejszy, ten wyraz. Oczywiście nawet takiego eufemizmu nie wypada użyć w pewnych sytuacjach. Na pewno nie wypada go użyć w sytuacjach oficjalnych, a zapewne nawet w takich półoficjalnych, zapewne nawet w czasie zajęć ze studentami, ani ja do studentów, ani studenci do mnie, nawet jeżeli jesteśmy w stosunkowo bliskich stosunkach, relacjach, znamy się, pracujemy ze sobą już od roku, często żartujemy i tak dalej, pewnie nie wypadałoby jednak, żebyśmy do siebie nawzajem w jakimś tam tekście, pokazując swoje zdenerwowanie, używali nawet takiego eufemizmu. Ale między kolegami, między osobami równorzędnymi, między kolegami, między koleżankami, pewnie już te wyrazy są dość często używane i nie budzą takich emocji. Kolejny przykład eufemizowania to takie zdecydowane zmiany, które już obejmują więcej głosek, które jeszcze bardziej oddalają ten wyraz od swojego pierwowzoru. Tutaj takim przykładem jest kurde. Na pewno Państwo wielokrotnie je w języku polskim słyszeli. Może być jeszcze dalej, zamiast kurde może być kurcze. I tutaj już przesuwamy się jeszcze do takiego kolejnego etapu, gdy budujemy taki wyraz, który troszkę jest podobny do tego wulgaryzmu, który staramy się zastępować. Cała pierwsza sylaba ciągle nam zostaje, prawda? Ale przez zmianę tej drugiej sylaby w zasadzie jak gdyby oddalamy się od tego pierwowzoru, bo próbujemy pokazać, że w ogóle nie to mieliśmy na myśli, bo kurcze przecież istnieje, prawda? To mała kurka, kurczaczek, kurczę. Często na przykład występuje też kurcze blade. Blade, czyli tak nieopalone, białe, no kurczątka są żółciutkie, prawda? Więc udajemy w tych eufemizmach, że nie chodzi nam o to, co sugerowałaby właśnie ta pierwsza sylaba. Na przykład coraz bardziej oddalamy się od pierwowzoru. Każdy kolejny krok powoduje, że ów eufemizm jest lżejszy w brzmieniu, lżejszy w odbiorze. Tutaj właśnie przykład, możemy to nazwać homonimami, tak? Wytwarzanie homonimów, ponieważ tak jak powiedziałam, wyraz kurcze istnieje, kurcze blade wprawdzie nie istnieje, tak? Nikt na rzeczywiste kurczątko, na rzeczywiste dziecko kury nie powiedziałby, że to kurczę jest blade, ale no, możemy jakoś sobie to wyobrazić. Jeszcze innym przykładem tutaj podanym jest kurka wodna,
Zwierzę, które istnieje, notabene. Sformułowanie, wyrażenie, które zresztą użyte jest w prześwietnej polskiej komedii, którą bardzo Państwu polecam, komedii z czasów PRL-u, zatytułowanej Nie lubię poniedziałku, gdzie biega taksówkarz, który goni człowieka, który według niego coś mu zrobił złego, nie wsiadł do taksówki, którą zamówił. Oczywiście to komedia pomyłek, komedia nieporozumień, bo tamten człowiek chciał wsiąść do tej taksówki, ale nie zdążył, ale potem ten taksówkarz go szuka na podstawie tego jednego wyrażenia, kurka wodna, ponieważ ten człowiek, który chciał wsiąść do taksówki, ucieszył się, że w końcu może znaleźć elementy na budowę, których szukał w Warszawie, i użył wyrazu kurka wodna, i tamten taksówkarz potem ciągle szuka człowieka, który kurka wodna mówi. Więc ta kurka wodna tak się bardzo już w ogóle oswoiła w kulturze polskiej, bo w świetnej komedii wystąpiła. Proszę Państwa, takim bardzo ciekawym przykładem eufemizowania są omówienia, czyli peryfrazy, czyli zastępowanie tego wyrazu czymś, co w brzmieniu, czy ja wiem, czy jest podobne, żygać, czyli wymiotować, czyli mieć torsję, tak? Jest bardzo często, było bardzo często, nie wiem na ile młodzi Polacy jeszcze tego wyrażenia, tego zwrotu używają, jechać do Rygi. Rygi, żygać, no może troszkę podobne, ale w związku z tym, że w pewnym momencie było na tyle często, był ten zwrot był używany i na tyle wydawał się podobny do tego podstawowego wyrazu, że zaczęto używać omówienia jeszcze bardziej jak gdyby oddalającego od brzmienia tego podstawowego wyrazu, czyli jechać do jednego portu nad Bałtykiem. Gdyby ktoś usłyszał takie zdanie, nie znając kwestii eufemizowania, to pewnie pomyślałby, że ktoś się wybiera w podróż turystyczną, ktoś się wybiera w czasie wakacji, no właśnie, poopalać się, popływać do portu nad Bałtykiem, więc w ogóle może jakimś statkiem popłynie, w ogóle nie kojarzyłby tego z tym wyrazem, o którym mówimy, ale oczywiście Polacy, którzy wymyślili ten zwrot, wiedzą doskonale, że tak naprawdę chodzi tutaj o zastępnik wyrazu, który brzmi w naszych uszach brzydko. Z kwestią eufemizmów, które są zastępowaniem pewnego tabu, wiąże się też kwestia stereotypów wynikających bardzo często z frazeologii, z użycia języka, a nie z rzeczywistej sytuacji. Proszę Państwa, mamy w języku polskim bardzo wielki problem, co zrobić ze słowem murzyn. Będziemy jeszcze za chwilę mówić o różnych nazwach narodowości osobno, ale tutaj kwestia tego słowa jest taką kwestią specyficzną. My nie mamy w języku polskim dobrego sposobu eufemizowania tego wyrazu. Ten wyraz jest neutralny. Murzyn jest w zasadzie słowem neutralnym, albo właściwie mógłby być, powinien być, bo przez to, że słowo to znalazło się w kilku frazeologizmach polskich, zaczęło nabierać nieco negatywnego znaczenia. Murzyn to człowiek o ciemnym kolorze skóry, ciemnym, ale powiedzielibyśmy bardzo ciemnym, czyli nie oliwkowym, tak? Nie będzie nam tutaj chodziło o osoby pochodzenia arabskiego, ani o metysów, tak? Ani o Indian, tylko o osoby ciemno, brązowo, czarnoskóre,
pochodzące przynajmniej przez swoich dalekich przodków z Afryki. Nic w tym wyrazie nie ma złego. W jego etymologii nie ma niczego złego. Ale wykształciły się w języku polskim takie właśnie frazeologizmy, jakie tutaj mówimy. Murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść. Kiedy tak mówimy? Wtedy, kiedy kogoś wykorzystaliśmy. Tak? Poprosiłam panią Magdę, która ze mną siedzi na tym ekranie i towarzyszy mi w czasie wykładu, żeby właśnie mi towarzyszyła, bo lepiej mi się mówi do osoby, którą widzę na ekranie, po czym nie wykonam wobec niej żadnego dobrego gestu, nie podziękuję jej, nie będę z nią się przyjaźnić, kolegować. Murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść. Spełniłaś to, co było mi potrzebne i teraz możesz sobie iść. Nic więcej z tobą nie chcę mieć wspólnego. Biały murzyn, mniej więcej to samo, tak? Chodzi o to, że to nie jest prawdziwy murzyn, nie jest prawdziwy niewolnik. Bo w czym tkwi sedno? Że my tutaj w tych sytuacjach, tak, w tych wyrażeniach, murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść, czy biały murzyn, wracamy do kwestii niewolnictwa, do wtedy, do takich czasów, kiedy wykorzystywano osoby przywożone z Afryki, czy takie, które same przyjeżdżały z Afryki, do tego, żeby uczynić z nich swoich niewolników. Słynna powieść Chata Wujatoma, tak, która teraz znalazła się na cenzurowanym. Robić u kogoś za murzyna to samo, czyli być jego niewolnikiem, być jego służącym służbą, ale na zasadach niewolniczych. Nie płacę mu za pracę. Uważam, że musi wykonać to, czego od niego chcę, bo jest mi w jakiś sposób podległy. Znowu mogę wrócić do przykładu z Magdą, która jest w jakiś sposób mi podległa, ponieważ jest moją pracownicą i no właśnie, gdybym nie chciała jej wynagradzać, nie zawsze pieniędzmi, czasami dobrym słowem, prawda? Nie zawsze za wszystko musimy płacić i możemy zapłacić pieniędzmi. Gdybym nie chciała jej się odwdzięczyć, odpłacić, no to ona robiłaby u mnie za murzyna, ponieważ jest osobą zależną. Mam jeszcze inne powiedzenia, jak na przykład, że jesteśmy 100 lat za murzynami. Pod względem dróg i autostrad jeszcze nie tak dawno mówiliśmy, Polska jest 100 lat za murzynami, czyli jest bardzo, bardzo zacofana, bo uważamy, że właśnie tutaj reprezentują te osoby w taki sposób nazywany zacofanie, a my jesteśmy jeszcze bardziej zacofani niż oni. To wszystko spowodowało, takie używanie, takie frazeologizmy, takie zwroty, takie wyrażenia spowodowały, że niestety ten wyraz stał się wyrazem obłożonym tabu. Dlatego z elementarzy, polskich elementarzy, czyli książek do nauki pisania dla dzieci, w pewnym momencie wycofano rewelacyjny, śliczny, wspaniały wierszyk Murzynek Bambo, wierszyk Juliana Tuwima, Murzynek Bambo w Afryce mieszka, czarną ma skórę ten nasz koleżka, uczy się pilnie przez całe ranki ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. Śliczny wierszyk, mnie się on jako przedszkolance bardzo, bardzo podobał, w pewnym momencie go wycofano, bo uznano, że chyba jest obraźliwy. Pewnie nie był w momencie powstania, ale coś stało się w języku takiego, które co spowodowało, że niestety ten wyraz stał się wyrazem kiepskim do używania. Co mamy w języku polskim zrobić? Nie wiemy. Czarnoskóry nie jest dobrym wyrazem. Rozmawialiśmy z naszymi studentami z Nigerii, z Kenii, z Etiopii. Oni mówią, że nie chcą być nazywani czarnoskórymi, bo nie widzą powodu, dla którego mamy ciągle określać ich tożsamość poprzez kolor skóry. Nie Afroamerykanie,
bo ani Afro, ani Amerykanie czasami, prawda? Taki człowiek, który ma ciemną skórę, urodził się w trzecim pokoleniu we Francji, on ani Afro, ani Amerykanin. Zatem nie bardzo w języku polskim wiemy, co z tym mamy zrobić. Pytaliśmy naszych studentów, mamy wielu studentów z Afryki, na przykład na kursach przygotowawczych do studiów w języku polskim, pytaliśmy, jak mamy was nazywać, a oni się pytają, a po co w ogóle musicie nas nazywać? Czy nie wystarczy, żebyśmy byli nazywani Nigeryjczykami, Etiopczykami, Kenijczykami, Czadyjczykami i tak dalej, i tak dalej? Po co musicie nas określać jakąś tam wspólną grupą? Przecież my też was nie dookreślamy w Europie. Mówimy, że jesteście Polakami, Czechami, Francuzami, ewentualnie Europejczykami, tak? Czyli możemy też być Afrykanami, bo pochodzimy z Afryki. A tego właśnie ciemnoskórego człowieka, który urodził się w trzecim pokoleniu we Francji, przecież nie musicie z nami utożsamiać. Przecież to jest tak samo Europejczyk jak wy. A że natura dała mu troszkę, zabarwiła mu skórę na inny kolor, co to ma za znaczenie? Zatem poprzez używanie języka troszkę szkody sobie oczywiście w tym języku też narobiliśmy. Proszę Państwa, to właśnie, co pokazywaliśmy, ta kwestia nazw chociażby tej grupy osób zahacza już o poprawność polityczną, prawda? Polityczną w znaczeniu political, prawda? Dobrym, uprzejmym zachowaniu, które kiedyś po polsku też nazywało się zachowaniem politycznym. Umiejętność zachowania politycznego znaczyła umiejętność zachowania grzecznego, kulturalnego, nieobrażającego nikogo. Dziś niestety słowo polityczny, słowo polityka też się zepsuło. Mniej więcej tak jak przed chwileczką z tym wyrazem, o którym mówiliśmy. Dzisiaj uważamy, że polityka jest brudna. W polityce widzimy samo zło. Widzimy korupcję, zakłamanie. Irytuje nas, że politycy zajmują się sami sobą, a nie tym, jak powinno się dobrze żyć społeczeństwu. Więc słowo polityka też już uległo pewnym przemianom i niechętnie określamy coś mianem politycznego. Co to jest owa poprawność polityczna? Tak? Nie mamy lepszego słowa, więc takiego wyrażenia używamy. Ma różne definicje. Tutaj pozwoliłam sobie przytoczyć dwie definicje dla Państwa. Poprawność polityczna to sposób używania języka w dyskursie publicznym, którego deklarowanym celem jest zachowanie szacunku oraz tolerancji wobec przeciwnika w dyskusji. Tak mówi Wikipedia. Słownik języka polskiego PWN mówi: poprawność polityczna to unikanie wypowiedzi lub działań, które mogłyby urazić jakąś mniejszość, na przykład etniczną, religijną lub seksualną. Przyznam Państwu, że bardziej odpowiada mi definicja z Wikipedii. Definicja ze słownika języka polskiego jest definicją negatywną. Definiuje poprawność polityczną poprzez to, czego nie wolno, nie należy, nie można. Tak? Czyli nie urażaj kogoś, mniejszości takiej i owakiej. Definicja z Wikipedii jest definicją pozytywną. Mówi: dobrze, okazuj szacunek. Mów tak, abyś okazywał człowiekowi szacunek i abyś był wobec niego tolerancyjny, abyś uznawał, że jesteście równi, że nawet jeżeli on nie jest taki sam jak ty, nie myśli tak samo jak ty, ma inne wykształcenie, inne preferencje, inne rzeczy, lubi inne zainteresowania, jesteście tacy sami. Powinniście być nawzajem wobec siebie tolerancyjni. Zatem pomimo tego, że w świecie akademickim raczej sugerujemy studentom, nie Wikipedia, nie w Wikipedii powinniście szukać właściwych informacji. To tradycyjne
tradycyjne źródła, materiały, słowniki, encyklopedie papierowe, tradycyjne, tam powinniście szukać właściwych rozwiązań. W tym wypadku jednak odsyłałabym Państwa do Wikipedii. Poprawność polityczna to nieprzekraczanie tabu, ale też zwykła grzeczność i kultura osobista, no i to, co bym, na co jeszcze chcielibyśmy zwrócić uwagę, działania dyplomatyczne. Nieprzekraczanie tabu i owa grzeczność i kultura osobista dotyczy faktów międzyludzkich, indywidualnych, często prywatnych. To środkowe pojęcie dyplomacji, właściwego używania nazw, bardzo często dotyczy też politycznej poprawności, zachowania szacunku i przy okazji nie urażania tych drugich w świecie oficjalnym, w świecie urzędowym. Proszę Państwa, są pewne działania dyplomatyczne, często nazywa się je inżynierią dyplomatyczną, takie działania rządów państw, organizacji państwowych, rządowych, pozarządowych, które wymuszają na własnych obywatelach, ale też przede wszystkim na innych państwach, aby z jakiegoś powodu nie używały nazw, których dotąd używają. Kilka takich przykładów chciałabym Państwu pokazać. Jesteśmy w międzynarodowym gronie, więc myślę, że te fakty będą dla Państwa bardzo ciekawe. Pierwszym przykładem, który chciałabym Wam pokazać, jest Holandia. Holandia, która swego czasu, kilkanaście lat temu, wystosowała notę dyplomatyczną wobec Polski, że używana w Polsce nazwa Holandia to nazwa prowincji. Prowincji znaczy wysoki kraj, a cały kraj to Niderlandy, czyli niski kraj. Prośba o zmianę nazwy. Moglibyśmy sobie pomyśleć to tak, jakby Polskę ktoś nazywał Śląskiem, a Śląsk to tylko część Polski. Też byśmy nie chcieli, żeby tak się działo, pomimo tego, że ja jestem Ślązaczką i za Śląsk oddałabym wiele, to no, też uważam, że nie powinno tak być. To tak jakbyśmy na przykład Włochy nazywali Lombardią, tak? Czyli też posługiwali się nazwą jakiejś tam jednej określonej krainy. Tutaj Holendrzy wystąpili, tak, ja ciągle właśnie mówię Holendrzy, powinnam mówić Niderlandczycy, wystąpili do nas z prośbą, abyśmy w taki sposób się nie zachowywali. Przez pewien czas zachowywany był kompromis. Uznano władze Holandii, właściwie dziś już powinnam mówić tylko Niderlandów, uznały, że geograficznie możemy sobie tej nazwy Holandia używać, niech nam będzie. Natomiast oficjalnie powinniśmy mówić Niderlandy albo nawet Królestwo Niderlandów. Zatem pisząc pismo do ambasady holenderskiej, powinniśmy je adresować ambasada Królestwa Niderlandów. Pozwolono nam więc nadal na mówienie, że ser jest holenderski, ale jednak król jest królem Niderlandów i królowa jest oczywiście królową Niderlandów. Tutaj mają Państwo pokazane właśnie to całe Niderlandy, całe Królestwo Niderlandów, a tu na różowo, na ten ciemny róż i na kolor pomarańczowy zaznaczone są Holandia Północna i Holandia Południowa, czyli te dwie prowincje, które właśnie nazywane są niskim krajem, te prowincje, w których rzeczywiście jest zresztą największa depresja, prawda? Stąd te nazwy się wzięły. Od 1 stycznia 2020 roku w zasadzie nie wolno nam już używać tej nazwy Holandia. Niderlandy wystąpiły absolutnie z apelem, wezwaniem do wszystkich krajów, aby zdecydowanie uznano za jedynie prawidłową nazwę Niderlandy.
Rada Turystyki, holenderska Rada Turystyki, teraz już powinniśmy mówić niderlandzka Rada Turystyki, postanowiła nawet wszcząć kampanię, która pokazywałaby zmianę sposobu ukazywania tego kraju. Proszę popatrzeć. Tak, dawny symbol, używany często przez właśnie organizacje turystyczne, tulipan, no i nazwa Holland. A tutaj nowoczesny tulipan, komputerowy tulipan, tak, ten tutaj na złączeniu liter N i L jest taki komputerowy symbol tulipana, czyli kwiatu, który symbolizuje nam ten kraj, choć podobno tulipany pochodzą z Turcji. Tak, Turcy często mówią, Holendrzy, ten symbol nam zabrali, to my jesteśmy właścicielami tulipanów. I nazwa kraju Niderlandy właśnie. Oczywiście w związku z tymi apelami zostało to 1 stycznia 2020 roku wyraźnie stwierdzone, powinniśmy tylko nazwy Niderlandy używać. Drugim takim przykładem, bardzo kontrowersyjnym, tutaj nawet bardziej niż Holandia i Niderlandy, jest kwestia Macedonii, ponieważ nazwa Macedonia spowodowała takie perturbacje, że zablokowała w pewnym momencie możliwość wejścia tego kraju do Unii Europejskiej nawet. Macedonia to kraj, który powstał po rozpadzie Jugosławii. Tak, pewien element tutaj właśnie na mapie, tu u góry między Albanią i Bułgarią, tak, a Grecją widzimy fragment Macedonii. Nie chciała tej nazwy i wobec tego także tego kraju. Proszę popatrzeć, za nazwą idzie rzeczywistość. Tu nie chodzi tylko o język, bo powoduje to pewne fakty w rzeczywistości. Z powodu tej nazwy Grecja nie chciała absolutnie uznać możliwości zaakceptowania samodzielności tego kraju. Uznano bowiem, że rzeczywista nazwa Macedonia przysługuje tylko prowincji greckiej. Prowincji greckiej tutaj gwiazdką zaznaczona jest miejscowość Tesaloniki, po polsku Saloniki, my nazywamy tę miejscowość Salonikami, że tu jest ta kraina, która rzeczywiście jest Macedonią, w której Filip Macedoński i Aleksander Macedoński, z której się wywodzą. Bardzo grecka współcześnie prowincja, choć my, Słowianie, bardzo chętnie widzielibyśmy tam z kolei przedłużenie naszego słowiańskiego świata, ponieważ ta miejscowość, dziś po grecku Tesaloniki, po polsku, tak jak mówiłam, Saloniki, kiedyś nazywały się Sołuniem, bo tam Słowianie mieszkali, stamtąd pochodzili Cyryl i Metody, czyli twórcy pierwszego słowiańskiego alfabetu, pierwszego słowiańskiego pisma, twórcy chrześcijańskiego sposobu, chrześcijańskiego świata słowiańskiego, ci, którzy postanowili nauczać religii po słowiańsku, prawda? Stąd język starocerkiewnosłowiański, czy też starosłowiański, czy starobułgarski. Tutaj oczywiście w różnych krajach te nazwy bywają różne. Więc no, nie jest taka oczywista kwestia ani tej Macedonii, ani tej Macedonii, jak powinno się ją określać, jak powinno się ją nazywać. Bardzo wielkie kontrowersje budziła przy okazji flaga Macedonii. Pierwotnie flaga Macedonii była taka. W 1991 roku, kiedy ustanowiono po rozpadzie Jugosławii wolną Macedonię, to taka właśnie flaga została ustanowiona. Ale znowu Grecja
postawiła weto wobec tej flagi, uznając, że ten symbol, gwiazda z Werginy, czyli gwiazda z grobu Filipa Macedońskiego, jest grecką własnością i nie wolno innemu krajowi wykorzystywać jej jako symbolu państwowego. 3 lata mniej więcej trwały różnorakie dyskusje, aż w końcu w 1995 roku, po właśnie 3-letnich dyskusjach, potem 2 latach jakichś tam ustaleń, zmodyfikowano flagę i utworzono ją jako taką. Podobna, ale nie tożsama. Flaga zresztą doczekała się, Macedończycy mieli swoją satysfakcję, doczekali się bowiem w 2014 roku uznania całego świata. W 2014 roku ta flaga została uznana za najładniejszą flagę świata. Co z tą nazwą Macedonia? Oczywiście najpierw funkcjonowała taka bardzo okropna nazwa, tak, wymuszona przez te właśnie wszystkie polityczne działania, Former Yugoslav Republic of Macedonia, czyli była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Przyznają Państwo, że nazwa okropna, także w tym skrótowym wyrażeniu. Nazwa została zaproponowana na forum ONZ, przyjęta, ale Macedończycy bardzo wyraźnie żądali od swoich partnerów, że jeśli zawiązywane są, podpisywane są umowy wielostronne, no to tak, trudno, używajmy tej nazwy, którą nam narzucono. Ale jeżeli umowy są bilateralne między 2 krajami, to bardzo chcieli, aby podpisywane były pod starą nazwą, pod nazwą Macedonia. Pierwsze umowy bilateralne Uniwersytetu Śląskiego z Uniwersytetem w Skopiu były właśnie podpisywane oczywiście między Republiką Macedonii i Polską Rzeczpospolitą. W końcu 12 lutego 2019 roku, czyli jak Państwo widzą, historia dzieje się na Waszych oczach, tak? To wszystko są fakty z ostatnich lat, coś, co dzieje się w Waszym dorosłym życiu. 12 lutego 2019 roku w końcu Parlament Macedoński uznał możliwość nazywania swojego kraju Macedonią Północną, i na to Grecja się zgodziła. Macedonia Północna już jest członkiem NATO, co też Grecja w pewien czas blokowała. Macedonia Północna, bo jak Państwo widzą tutaj, tak, ta prowincja w Grecji może być Macedonią Południową, ta jest rzeczywiście na północy, czyli ten kraj możemy nazywać Macedonią Północną. Kolejny przykład to Czechy. Czechy właśnie w języku polskim, oczywiście znowu specyficzna zbitka. My nazywamy Czechami zarówno krainę geograficzno-historyczną, czyli mówimy, że Republika Czeska składa się z Czech, Moraw, Śląska Cieszyńskiego, ale też nazwą Czechy opatrujemy całe państwo. Czesi, członkowie państwa Republika Czeska, nie mają takiego problemu, bo dla nich to są 2 różne nazwy. Państwo nazywa się Czesko, a owa kraina nazywa się Czechy. Natomiast po polsku ta nazwa jest równorzędna. Nasi przyjaciele mieszkający w Ołomuńcu, w Ostrawie, kiedy mówiliśmy do nich swego czasu, no wybieramy się do was, bo właśnie jedziemy do Czech, albo jedziemy przez Czechy i przyjedziemy do was na obiad, to oczywiście bardzo się oburzali, jak to do jakich Czech, przyjeżdżacie przecież na Morawy albo na Śląsk, a nie do żadnych Czech. Czechy to jest, są tam, gdzie jest Praga. I tutaj Czesi też w pewnym momencie spróbowali coś z tym fantem zrobić, wymyślili nazwę Czechia. Ta nazwa jednak się nie przyjęła za bardzo ani wśród samych Czechów, ani wśród innych krajów. Jak będzie dalej, zobaczymy. Tutaj jeszcze ciągle jakieś tarcia występują.
Zupełnie innym przykładem jest z kolei, proszę Państwa, sprawa Tajwanu. Tajwanu, który sam siebie nazywa Republiką Chińską, który do roku 1971 pretendował do reprezentowania całych Chin na świecie, w ONZ, był w Radzie Bezpieczeństwa. Dziś stosunki dyplomatyczne raczej zdecydowana większość krajów utrzymuje z Chińską Republiką Ludową, a Tajwan ma pełne stosunki dyplomatyczne, czyli utrzymuje stosunki dyplomatyczne na poziomie ambasad tylko z 23 państwami. Problem wewnętrzny, problem polityczny między Chińską Republiką Ludową i właśnie tą wyspą, która jako wyspa nazywa się Tajwan, która sama siebie jako kraj nazywa Republiką Chińską. Też nie wiadomo, co z tym fantem zrobić, prawda? Bardzo trudno jest się porozumiewać, szczególnie jeżeli mamy w jednym miejscu przedstawicieli obydwu tych miejsc, tak? Polska, jak zdecydowana większość krajów, stosuje pewien unik w stosunkach z Tajwanem, mianowicie tworząc pewne placówki, pewne instytucje na tej wyspie, stosuje tylko w nazwę stolicy. Podobnie w odwrotną stronę, tak? My mamy warszawskie biuro handlowe w Tajpej, Tajwan ma biuro handlowe warszawskie, ma biuro tajpejskie, biuro handlowe w Warszawie, więc w taki sposób nazywane są te zjawiska. Bardzo trudna to jest sytuacja. Dlaczego tak się stało? No właśnie, tutaj fragment historii, tak, mogą Państwo w dowolnym miejscu tę historię przeczytać, jak to się stało, że w ogóle część Chińczyków znalazła się na wyspie Tajwan. Dzisiaj tutaj fragment, oficjalny fragment, który znajduje się na stronach Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na stronach Departamentu Azji i Pacyfiku, gdzie jest napisane, że ten departament koordynuje współpracę Rzeczypospolitej Polskiej z państwami Azji Południowej, Azji Południowo-Wschodniej oraz Azji Wschodniej, tutaj Azji Wschodniej i Pacyfiku, z Chinami, Japonią Koreańską, Republiką Ludowo-Demokratyczną, Papuą Nową Gwineą, Nową Zelandią, Republiką Korei, Mongolią, Mikronezją, Tajwanem, Australią, wyspami Cooka, Fidżi, Kiribati itd., itd. Ale te stosunki, ta opieka, to zajmowanie się tego departamentu dotyczy tylko spraw kulturalnych, edukacyjnych, handlowych, nie ma współpracy na szczeblu urzędów państwowych. Czy to się kiedyś zmieni? Zobaczymy. Na razie oczywiście ciągle jest to problem językowy. Tutaj polityczna poprawność bardzo wiąże się z prawdziwą polityką. Proszę Państwa, musimy zdawać sobie sprawę bardzo często w kontaktach osobistych, w kontaktach prywatnych między przedstawicielami różnych narodowości, różnych krajów, że musimy czasami bardzo naprawdę zwracać uwagę na to, jak nazywamy mieszkańców tych krajów. Do tej pory mówiliśmy o nazwach całych państw, całych krajów, teraz troszkę o nazwach mieszkańców, o kilku tylko. Czy potrafią Państwo powiedzieć, jak po polsku nazywają się mieszkańcy tych krajów? Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu. Czy to są Kazachowie czy Kazachstańczycy? Kirgizi czy Kirgistańczycy? Uzbecy czy Uzbekistańczycy? Tadżycy czy Tadżykistańczycy? Turkmeni czy Turkmenistańczycy? Opowiadam bardzo często taką historię, kiedy byłam członkinią komisji rekrutacyjnej na studia do Polski osób polskiego pochodzenia w Kazachstanie.
Pytaliśmy różne osoby, oczywiście z wiedzy o Polsce, z wiedzy z przedmiotów, które były potrzebne na studiach, ale oczywiście bardzo często też zadawaliśmy pytania, jakie jest twoje polskie pochodzenie, dlaczego chcesz studiować w Polsce, dlaczego wybrałeś taki kierunek. Jedną z dziewczyn 18-letnich, 17-letnich, bardzo ładnie zresztą mówiącą po polsku, zapytaliśmy między innymi, dlaczego chcesz studiować w Polsce, a bo taki i taki kierunek studiów mi się podoba i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli się dostaniesz na studia, zapytaliśmy, to chcesz zostać w Polsce, czy wrócić tutaj do Kazachstanu? I ona mówi, oczywiście, że chcę wrócić do Kazachstanu, bo tu jest mój kraj, tu jest moja ojczyzna, tu jest moja rodzina, tu są moi przyjaciele, tu czuję się najlepiej. I wtedy ja wypowiedziałam zdanie. To znaczy, że czujesz się Kazaszką. A ona się rozpłakała i mówi, nie, dlaczego pani tak do mnie mówi? Przecież ja nie jestem Kazaszką, jestem Polką. Gdybym nie była Polką, to nie startowałabym na egzaminy do Polski w tym w tej rekrutacji. Nie bardzo mogłam zrozumieć, co się stało i dlaczego ona tak mówi. Po jakiejś tam rozmowie, a potem po rozmowach bardzo wielu ze studentami, którzy przyjeżdżali z Kazachstanu do nas na nasz uniwersytet, rozmawialiśmy o tym, że Kazachowie i Kazaszki, tak, grupa etniczna, grupa narodowa Kazachów, to dla nich odrębna grupa narodowa, podobnie jak odrębną grupą narodową są Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Niemcy, Francuzi. I ona nie widzi powodu, żeby nazywać ją Kazaszką, czyli członkinią narodu kazachskiego, skoro jest Polką z pochodzenia. Jakąś domieszkę krwi ukraińskiej miała. Ale tylko tyle. Zatem, co z tym fantem zrobić? Pomyśleliśmy, językoznawcy, że warto by, byłam jedną z bardzo gorących propagatorek takiego rozwiązania, że warto by utworzyć w języku polskim osobną nazwę na narodowość i osobno na mieszkańca państwa, tym bardziej, że kiedy zaczęłam przeprowadzać ankiety wśród moich studentów i pytałam ich, jak się, oczywiście pisemnie, jak się nazywają mieszkańcy Kazachstanu, to na 300 ankietowanych osób 60-70% w różnych grupach pisało właśnie Kazachstańczyk. Czyli uznaliśmy, warto to wykorzystać, warto tę nazwę wykorzystać jako nazwę mieszkańca, obywatela państwa, zostawiając te nazwy Kazach, Kirgiz, Uzbek, Tadżyk jako nazwy narodowości. W 2013 roku Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy głównym geodecie kraju, długa nazwa, a komisja co roku wydaje taki biuletyn, w którym zestawia właśnie nazwy państw po polsku, nazwy mieszkańców, nazwy stolic, nazwy mieszkańców stolic, przymiotniki od nazw państw, regularnie co roku to jest wydawane i uaktualniane, ta komisja do spraw standaryzacji zatwierdziła nazwy mieszkańców państw to Kazachstańczyk, Kirgistańczyk, Uzbekistańczyk, nazwy narodowości to Kazach, Kirgiz, Uzbek, Tadżyk, Turkmen. Zatem spróbowaliśmy na gruncie języka polskiego jakoś ten problem rozwiązać. Przy okazji pytałam bardzo często w tej ankiecie analogicznie, a jakżeż się nazywa mieszkaniec Azerbejdżanu? Jeżeli państwo posłuchają polskiej telewizji, polskiego radia, to prawie zawsze w 99% przypadków usłyszą państwo nazwę Azer. Nazwę, której nie powinniśmy po polsku używać. Ponieważ ta nazwa jest nazwą obraźliwą, nazwą, której polityczna poprawność nie powinna dopuszczać, w której uprzejmość i kultura osobista wobec
odbiorcy naszych tekstów nie powinna dopuszczać. Jedyną prawidłową nazwą jest Azerbejdżanin, zarówno na mieszkańca państwa, jak i na członka narodowości. My te wszystkie skrótowe nazwy narodowości, nazwy etniczne, wzięliśmy kiedyś z języka rosyjskiego. To są zapożyczenia z języka rosyjskiego. Były to kiedyś republiki radzieckie. Kiedyś wystarczały nam te nazwy, te zapożyczone z języka rosyjskiego, ponieważ no nie było takich państw. Prawda? To były republiki radzieckie, więc mówiliśmy tylko o narodowościach wewnątrz tych republik. Przy okazji, zapożyczając te nazwy prawidłowe, Kazachowie chcą być Kazachami, Kirgizowie chcą być Kirgizami, zapożyczyliśmy też taką skrótową nazwę Azer. Kiedyś nie bardzo była używana w języku polskim, bo też mało mieliśmy kontaktów z członkami narodowości azerbejdżańskiej. Dziś tych kontaktów jest o wiele więcej. Mamy bardzo wielu studentów z Azerbejdżanu. Azerbejdżan gra w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Azerbejdżan należy do Rady Europy i tak dalej, i tak dalej. Coraz częściej mówimy o tym kraju, ale niestety zapożyczyliśmy tę skrótową nazwę z języka rosyjskiego, która jest nazwą obraźliwą. Kiedy o Azerbejdżaninie mówimy Azer, to on się czuje tak, jak my wtedy, kiedy ktoś o nas mówi Polaczek, albo kiedy o nas mówi Lach, albo kiedy my na przykład o Kanadyjczyku powiedzielibyśmy Kanadol. Tak samo ta skrótowa nazwa brzmi. Polacy o tym nie wiedzą. Słabo interesujemy się jeszcze Azją Środkową, zatem nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Mam nadzieję, że Państwo, którzy nas teraz słuchają, a także mam nadzieję, że posłucha nas i trochę studentów Polaków. Magda oczywiście o tym wie, że tak nie należy, bo pracuje w tym środowisku, natomiast pewnie polscy studenci o tym nie wiedzą. Należy o tym ciągle przypominać, że no nie jest dobrze obrażać ludzi, jak wcale tego nie trzeba robić. A proszę Państwa, jak nazywa się mieszkaniec Ukrainy? Czy to jest Ukrainiec, czy Ukraińczyk? Skąd w ogóle ten problem? Państwo powiedzą wszyscy, oczywiście, że Ukrainiec. Po co Pani w ogóle takie pytania zadaje? Otóż dlatego, że kiedy robiłam tę swoją ankietę, o której Wam opowiadam, wstawiłam też tam nazwę Ukraina po prostu dla zmylenia przeciwnika. Chciałam, żeby osoby wypełniające tę ankietę nie do końca wiedziały, o co mi chodzi. Że chodzi mi tylko o te nowe kraje, które powstały, które są krajami azjatyckimi z Azji Środkowej, o których do tej pory niewiele wiedzieliśmy, więc żeby ukryć te swoje intencje, wstawiłam też nazwę Ukraina. Mówiłam Wam, że tych Kazachstańczyków było ponad 70%, ale Ukraińczyków było prawie 60%. Zaczęłam pytać dlaczego. Prosiłam wypełniających ankiety, szczególnie jeżeli to byli moi studenci. Proszę Państwa, nic Państwu nie grozi, nie będę stawiała ocen. Tu nie ma złych odpowiedzi. Chciałabym, żeby zgłosiły się te osoby, które napisały Ukraińczyk i powiedziały mi dlaczego. No i mówili mi, dlaczego? Dlatego, że Ukrainiec wydaje nam się, że po polsku jakoś tak dziwnie, grubo brzmi, że może obrażamy tych mieszkańców Ukrainy. A dlaczego to grubo brzmi? Bo tak naprawdę sufiks -ec użyty jest w nazwach narodowości tylko dwa razy. W nazwie Ukrainiec i Słoweniec. Dwa razy tylko. Możemy jeszcze mówić o Niemcu, tak? Tutaj dalej pokazuję, jak powstał Niemiec, ale tak naprawdę Niemiec nie ma sufiksu, tylko jest tutaj derywacja paradygmatyczna i oboczność e do zera, ale dodajmy nawet tego Niemca. Niech będzie jeszcze Niemiec. To i tak mamy tylko trzy wyrazy. Natomiast proszę popatrzeć, ponad 70% nazw mieszkańców państw kończy się na czyk. Boliwijczyk, Chilijczyk, Brazylijczyk, Argentyńczyk, Japończyk, Chińczyk, Kongijczyk i tak dalej, i tak dalej. Trochę na Anin, 13 byśmy ich znaleźli, czyli około 7%.
trochę ma taką derywację paradygmatyczną, to szczególnie nazwy europejskie, te stare. Natomiast tego et jest tylko, no właśnie, powiedzmy te trzy, jeżeli uznamy o Niemiec. Ale za to sufiks et w języku polskim ma funkcje obrażające. To jest sufiks, który często używany jest w celach pejoratywizacji. Mamy takie formacje jak Chiniec, Wietnamiec, Japoniec, Amerykaniec, Italianiec, Meksykaniec, Koreaniec. Obok niego takim drugim właśnie obraźliwym sufiksem jest ol. Proszę Państwa, dziś potrafimy prawie od każdej nazwy narodowości za pomocą et utworzyć nazwę, która ma obrażać. Portugalec, Hiszpaniec i tak dalej et od razu sugeruje, że mamy pogardliwy stosunek wobec tego człowieka, którego tak nazywamy. Zatem mówili ci moi studenci, których pytam, oczywiście nie robili takich wyliczeń, nie wiedzieli tego, oni tylko odczuwali, że coś jest nie tak, że ten et coś psuje w tej sytuacji, a psuł im dlatego, że takie właśnie deprecjacyjne funkcje są tego sufiksu. Oczywiście możemy się posunąć do deprecjacji jeszcze większej, ale tutaj no właśnie od żartobliwych nazw, tak, takich jak makaroniarz na Włocha, czyli ten, który je ciągle tylko makaron, żabojad na Francuza, który w naszym mniemaniu, w naszym stereotypie je ciągle żaby, po już takie zdecydowanie obraźliwe, proszę zobaczyć, znowu tak naprawdę oparte na kolorze skóry. Tu znowu wracamy do tego Murzyna, o którym mówiliśmy. Niestety ludzie, ludzkość, cywilizacja, społeczeństwa ludzkie wykształcają bardzo silną klasyfikację, segregację na podstawie koloru skóry i tutaj takie nazwy się pojawiają, oczywiście nazwy, których używać się nie powinno. Bardzo często działania dyplomatyczne w stosunku do języka polegają na zmianach nazw, jeżeli dany wyraz, dana nazwa zaczyna znaczyć coś potocznie. Mówiliśmy, jeszcze raz wracam do tego Murzyna, ale to samo się stało z Cyganem, który kiedyś oznaczał tylko członka narodowości cygańskiej, grupy cygańskiej, ale potem utożsamił się z potocznymi wyrażeniami, wtedy kiedy Cygan piszemy z małej litery, czyli kłamca, oszust, cyganić, po śląsku cyganić znaczy tylko kłamać i słowo kłamać po śląsku da się tylko wyrazić słowem cyganić. Nie ma innego śląskiego słowa, zatem w pewnym momencie wymyślono, że może tych cyganów należałoby nazywać Romami, społecznością romską, ale wcale tego nie chcą cyganie. Coraz częściej dzisiaj, po kilkunastu latach funkcjonowania tej nazwy Romowie, różne instytucje zaczynają wracać do przymiotnika cygański. Są z powrotem cygańskie zespoły, cygańskie instytucje. Zresztą ten cygan, bardzo dobrze postrzegany, do dzisiaj pozostał w polskiej popkulturze, w polskich piosenkach. Tak, Maryla Rodowicz śpiewała dziś prawdziwych cyganów już nie ma, mówiąc oczywiście bardzo dobrze o tych cyganach, nie ma ludzi wolnych, którzy szliby z wiatrem, którzy ciągle przemieszczaliby się z miejsca na miejsce. Mamy popularną piosenkę biesiadną, na dancingu tańczą goście, cygan na gitarze gra. Piosenka, którą przy każdym ognisku się śpiewa, oczywiście sentymentalna i melancholijna. Problem mamy ze słowem Żyd, które oczywiście również znowu pisane małą literą, tutaj przepraszam, prezentacja sama zamieniła mi na dużą literę, nie zauważyłam tego. Żyd pisany małą literą kojarzy się z czasownikiem żydzić, czyli być skąpym. Być takim liczącym grosz do grosza, ale nie bardzo wiemy, czym zastąpić
słowo Żyd, czy to ma być Izraelczyk i Izraelka? No tak, ale ci Żydzi, którzy żyją w diasporze, rozproszeni na całym świecie, nie są Izraelczykami ani Izraelkami. Mamy słowo Mongoł, które, no niczym nie zastąpiliśmy tego słowa, ale czasami też w rozmowach moich ze studentami to wyszło, studenci boją się używać tego słowa, bo ono też jakoś dziwnie im się kojarzy, bo proszę Państwa, przez całe dziesiątki lat choroba, którą dziś nazywamy tylko zespołem Downa, prawda, nie używamy innych nazw, ona była oficjalnie nazywana mongolizmem. Ze względu tak na podobieństwo kształtu twarzy, że twarz okrągła, że nos bardziej płaski, to było nazwane mongolizmem, tak jest do dzisiaj w encyklopediach. To słowo ciągle funkcjonuje, więc dlatego ta nazwa bywa kłopotliwa. Nie wiemy, co zrobić z mieszkańcami Armenii. Czy to są Armeńczycy i Armenki, czy to są Ormianie i Ormianki. Tutaj oczywiście znowu, zresztą tak jak w przypadku Żydów, wchodzi też sprawa religii, prawda? Czy każdy mieszkaniec Armenii jest Ormianinem? No nie, Ormianinem nazwiemy tylko tego, który przy okazji wyznaje religię ormiańską. No ale większość Armeńczyków wyznaje religię ormiańską. Coraz częściej w języku polskim, w polskich mediach spotkają Państwo jednak słowa Armeńczyk i Armenka. Boimy się, my Polacy, używać nazw, których nie do końca rozumiemy. Nie wiemy dokładnie, na czym polega różnica, więc wolimy te nazwy omijać. Proszę Państwa,